Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny. W jaki sposób kształtuje się wynagrodzenie publiczne? O tym stanowią przepisy do ustawy o pracownikach samorządowych. Jest to rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące wynagrodzenia pracowników samorządowych. I te przepisy tego rozporządzenia w tabeli numer 3, w załączniku numer 3, w tabeli numer 1 przewidują dla stanowiska wójta i burmistrza odpowiednie wynagrodzenie. Jeżeli chodzi o pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, są to innego rodzaju przedziały kwalifikacyjne i klasyfikacyjne, to znaczy praktycznie rozporządzenie jest takim dokumentem pomocniczym do ustalenia regulaminu wynagrodzenia. Taki regulamin u nas w urzędzie obowiązuje, jednakże ten regulamin nie dotyczy trzech stanowisk w urzędzie. To znaczy stanowiska burmistrza, zastępcy burmistrza i skarbnika gminy. Dla tych osób są wyraźne określone zasady wynagradzania w rozporządzeniu i te przepisy zostały zastosowane w projekcie uchwały, który Państwu został przedstawiony. Jak mówiłam wcześniej, wynagrodzenie burmistrza Nowego Pomyśla składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku za wieloletnią pracę i dodatku specjalnego. Dodam tutaj jeszcze, że burmistrzowi nie przysługują poza nagrodą jubileuszową żadne inne nagrody, także nawet jeżeli uda się zaplanować nagrody roczne, bo ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje, jak również nasz regulamin wynagrodzenia i rozporządzenie, niemniej pan burmistrz takiej nagrody nie może dostać. Przepisy nie przewidują. Czyli te wszystkie składniki to jest całość. Tak, no jeszcze dodatkowo jest 13. pensja, to przysługuje każdemu pracownikowi burmistrzowi. Jeżeli mówię o nagrodach, których tutaj dodatkowo nie może być. Czyli są to wszystkie elementy i składniki wynagrodzenia, jakie burmistrz może otrzymać. Proponuje się, aby wynagrodzenie zasadnicze burmistrza Nowego Pomyśla wynosiło 6 tysięcy złotych, dodatek funkcyjny 2100 zł. Są to wysokości maksymalne określone dla takich gmin jak nasza w rozporządzeniu. Konsekwencją jak gdyby wynagrodzenia zasadniczego jest dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i to wynosi 1200 zł od kwoty 6000 zł. Dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego. Ten dodatek może być przyznawany, to jest też maksymalna wysokość tego dodatku, a jego kwota wynika z wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pomnożone razy 40% i to daje nam kwotę 3240 zł. Razem brutto wynagrodzenie wynosiłoby 12 540 zł. Dopowiem Państwu jeszcze, że do tej pory pan burmistrz Henryk Kelwin, który z poprzedniej kadencji miał wynagrodzenie od 1 czerwca 2008 roku w kwocie 12 364 zł, czyli wzrost w stosunku do otrzymywanego dotychczas wynagrodzenia wynosi 176 zł brutto. To jest, jak mówiłam, wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. To są maksymalne stawki określone w rozporządzeniu. Rozporządzenie nie było zmieniane praktycznie. Ono zostało wydane w 2009 roku. To jest nowe rozporządzenie, bo do nowych przepisów, do nowej ustawy o pracownikach samorządowych, która obowiązuje od stycznia 2009 roku,
Niemniej stawki określone w tym rozporządzeniu nie zostały zwaloryzowane w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2008. Niemniej pan burmistrz Helming nie miał podwyższonego już od tego czasu wynagrodzenia, czyli praktycznie w ciągu poprzedniej kadencji burmistrz miał tylko raz zmienione wynagrodzenie i do dnia wczorajszego wynosiło ono 12 364 zł. Od dnia dzisiejszego proponuje się, aby to była kwota 12 540, czyli tak samo maksymalna, jak w obowiązujących przepisach. Dlaczego takie wynagrodzenie i dlaczego akurat tutaj to jest proponowane? Jak już Państwo zorientowaliście się, burmistrz odpowiada za działalność całej gminy. Jest jedyną osobą, której przysługuje prawo reprezentowania gminy na zewnątrz. Aby te obowiązki wykonać, nie może liczyć swojego czasu. Zadania są i trudne, i skomplikowane. Zajmują bardzo dużo czasu, a pan burmistrz akurat tym zadaniom poświęca swój również własny czas i robi to jak do tej pory bardzo dobrze, w taki sposób, że nie można tutaj niczego zarzucić, czy też nie można się tego wstydzić. Jest to, można powiedzieć, że reprezentowanie gminy jest tutaj akurat klubą burmistrza Nowego Tomyśla. Stąd uważamy, że zaproponowana kwota wynagrodzenia dla burmistrza Nowego Tomyśla chociażby w jakiś sposób zrekompensuje mu wykonywanie tych obowiązków. Niemniej jest, jak burmistrz jest pracownikiem samorządowym i wynagrodzenie burmistrzowi przysługuje, jak mówiłam, przysługuje w zależności od pełnionej funkcji i realizowanych zadań. A zadania burmistrza to są zadania bardzo ważne, bardzo odpowiedzialne i uważamy, że ta kwota wynagrodzenia jest taką, która powinna zostać panu burmistrzowi na okres kadencji lub też do kolejnej zmiany przyznana. Dziękuję bardzo. Dziękuję i otwieram dyskusję nad uchwałą. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Jan Kimko. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Przysłuchując się tej uzasadnieniu pensji, jaką się proponuje panu wynagrodzenia, jakie proponuje się panu burmistrzowi, zgadzam się z trzema punktami, mianowicie z wynagrodzeniem zasadniczym 6 tysięcy złotych, dodatnie punkty w wysokości 2100 oraz dodatnie trojletnią pracę 1200. Natomiast uważam, że ze względu na trudną sytuację gospodarczą, to też odbija się na naszej gminie, jak również to, że nasza gmina licząca niecałe 25 tysięcy mieści się w dolnej granicy gmin, które mogą korzystać właśnie z tak wysokiego wynagrodzenia dla panów burmistrzów i wójtów. Mamy powiedziane, że przysługuje to gminom od 15 tysięcy do 100 tysięcy. Nasza gmina ma 25, a więc mieści się w dolnej granicy tych gmin. Dlatego uważam, że wystarczającym dodatkiem specjalnym, jak sama nazwa mówi, jest to dodatek specjalny, będzie wysokość 20%. Także bardzo proszę, jako to wniosek poznamy o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej chwili? Proszę bardzo, pan Wojciech Rycha. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wydaje mi się, że to stwierdzenie albo pytanie czy wniosek, w jaki sposób powinien uzyskać częściową odpowiedź. Częściową, bo na pewno niesatysfakcjonującą. 4 lata temu podobna dyskusja się odbywała
i można by w tym momencie skopiować protokół z tamtej sesji i dzisiaj go przenieść, bo ta dyskusja wraca jak bumerang. Odpowiem to, co odpowiedziałem 4 lata temu. Prawdą jest, że gmina nie jest 100-tysięczna i nie ma co tutaj dyskutować, zaś jeżeli mówimy o wielkości gminy, w tej gminie mogłoby być 2 zastępców, a ich nie ma, tylko jest 1. I taka też odpowiedź była 4 lata temu, że to w tym momencie rzutuje też na obciążenia tych, którzy funkcjonują. W związku z powyższym jest proponowany tenże dodatek w tej wysokości, a nie inny. Zdaję sobie sprawę, bo 4 lata temu jeszcze było powiedziane, że nie jesteśmy Kuwejtem. Nie jesteśmy Kuwejtem, to prawda, ale też powinno być wynagrodzenie ustalone na tym poziomie odnoszące się do pracy i czasu pracy, który w tym momencie wykonuje burmistrz Nowego Tomyśla, czyli Henryk Czerwik. Czemu dali wyraz wyborcy w ostatnim głosowaniu? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Antyngo. Panie burmistrzu, bym powiedział tak, że niedobrze jest być to adwokatem swojej sprawy. I zaraz powiem wam dlaczego. Bo jeżeli automatycznie by przeszedł wniosek o niższym wynagrodzeniu pana burmistrza, to automatycznie wiadomo, że zastępca nie może mieć wyższego wynagrodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie chciałbym czytać dalej tego protokołu, ale to jest to samo stwierdzenie, które było też 4 lata temu. Co do mojego wynagrodzenia, przecież jest publikowane na stronie internetowej. Także to jest żadna tajemnica i każdy ten, który chce spojrzeć, ile tak się otrzymuje, jaki podatek płacę, to odnoszę do strony. Tam jest pełna informacja, wręcz kopię wszystkich oświadczeń majątkowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo, pan Marian Tinko. Panie burmistrzu, nie chodziło mi o to, że to jest jawne czy niejawne, tylko odpowiedziałem, że fakt, który jest znany, że jakby przełożony nie może mieć wyższej pensji od tego, kto decyduje o tym. Tylko to chciałem stwierdzić. Dziękuję bardzo. Nie wiem, że tam czy nie ma, czy o wysokości. Oczywiście, można się zapoznać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Widzę. W związku z tym przystąpimy do przegłosowania wniosku formalnego pana radnego Jana Chimko. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku, żeby dodatek specjalny z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wynosił 20%? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wniosek został odrzucony. Jeśli nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji nad tą uchwałą, to myślę, że możemy przejść do przegłosowania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla burmistrza Nowego Tomyśla pana Henryka Kolbinga. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 8 ustęp 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz paragrafu 3 i paragrafu 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje. Ustala się miesięczne wynagrodzenie burmistrza Nowego Tomyśla pana Henryka Kolbinga w sposób następujący. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6000 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 2100 zł, dodatek za wieloletnią pracę stanowiący 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1200 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie wynoszący 3240 zł. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Tomyśla. Traci moc uchwała
numer 2, łamane przez 7, łamane przez 2006 Rady Miejskiej w Nowym Domyślu z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla burmistrza Nowego Domyśla pana Henryka Linga, zmieniona uchwałą numer 25, łamane przez 176, łamane 2008 Rady Miejskiej w Nowym Domyślu z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki.